przyjeżdżę do mnie następny dzień pracujemy, złożona z pracy i tak dalej. Następny dzień pracujemy, znowu do samego dźwięku. Codziennie płacił około 60 zł, kurczę, nie było problemu. No. Tam, że czasem coś się popsuło, to ktoś mówi, dobra, to jest życie, on mówi do mnie, to jest życie, popsuje się coś. No. Trudno. Dobrze, to teraz powiedz, co się stało, że nie pracujesz tak u złotego pana? Mówiłem ci, że poszukałem legalnej pracy, tak samo jak tutaj, a tutaj też praca nie jest legalna. Nikt nie płacił podatku, nikt nie płacił ubezpieczenia, czyli te marne pieniądze, o których ci powiedziałem, to są marne pieniądze. To jest dużo poniżej średniej krajowej. Ty chłopie nie masz gdzie mieszkać, ty kurwa człowieku. Ty nie masz gdzie kurwa się wysrać. Gdzie jest ubezpieczenie i gdzie jest... W dupie to mam, gdzie jest twoje życie, które zgubiłeś, ty kurwa człowieku. Ty jesteś normalny, co ty do mnie mówisz? A ty mnie ubliżasz. No bo mnie wkurwiasz, ja cię ściągnąłem tu, żeby ci pomóc. A ty wyciągasz łapy jak żebrzesz ode mnie i kurwa dostajesz do ciebie w mordę. Bo ty żeś nic tu nie zrobił przez 8 dni. Nic kurwa, powinieneś nie zapłacić za prąd kurwa, za elektrykę i za kibel, co byś mi osrał kilka razy. Rozumiesz? A tu mi raz zrobiłeś cały dzień kurwa, te 5 kurwa, 6 kafelek i mnie je zepsułeś. Klej zużyłeś i zużyłeś mi kurwa pół paczki kurwa kafelek. Inny by cię wypierdolił od razu, a ja jeszcze jestem taki głupi, że jeszcze cię biorę na robotę, pokaż kurwa, że chcesz robić, pokaż, tylko kurwa pokaż. Pokazuję co mogę, no pokażę. Chuja pokazujesz, teraz co tam, a ty mi powiedziałeś, że w poniedziałek do roboty dopiero idziemy. Jutro jest niedziela, ale to będziesz gnił i odpoczywał. Albo nie wiem, gdzie ty chodzisz, ty chodzisz na jakieś żebry, kurwa, co ty masz? Gdzie ty wyłazisz mi kurwa? Gdzie ty mi wyłazisz? Dlaczego ty wyłazisz w ogóle, dlaczego ty wyszedłeś w ogóle kurwa jak przyszła paczka? Bo nie było nikogo w domu. Gdzie ty w dzień wyszedłeś, jak byliśmy w robocie? Dom zostawił jest cały otwarty. Tak więc razem byliśmy razem dzisiaj. Nie dziś kurwa, wczoraj była paczka. Odebrałem paczkę od sąsiadki. Nie było cię w domu, bo widzę było włożone kurwa w drzwi. Futrynę, zostawiłeś dom otwarty, wyraźnie. Ty jesteś kurwa... To może w kiblu byłem, kurczę. W dupie, kurwa! W dupie byłeś, w kiblu byłeś. Druga sprawa, kurwa, przyszedł jeden gość, ktoś chciał, opowiedziałeś, że nie. Była taka sytuacja... No był jakiś gość, ale nie wiem, o co mu chodziło. To się kurwa nie woła! Ty jesteś tu kurwa dwa dni, chłopie, kurwa. Ja tu mam znajomych, ktoś przychodzi do mnie widocznie, kurwa, tak? A nie, ty mi w progu czekasz, kurwa, kogoś, co kurwa jesteś tu dwa dni, kurwa. Ty jesteś jakiś normalny. Chłopie! Idź, odpoczywaj, kurwa, w niedziela jutro, miłej niedzielny, w poniedziałek, kurwa, nie wiem, co będziesz robił, my wychodzimy do roboty, także poczekać na zewnątrz, że telegramu się zabieram, skąd się wziąłem, kurwa. Okej. Okay. Nie ma dyskusji, kurwa. I powodzenia w życiu, ty masz, kurwa, chłopie, jobla, kurwa. Ja pierdolę, co za bezczelni ludzie, kurwa. 2 godziny z ciebie zmarnowałem, pojechałem do ciebie w Birmingham, kurwa, 2 godziny, kurwa. W deszczu, w korkach stałem, żeby cię, kurwa, zabrać, bo wiem, że jesteś bez, kurwa, domu. A ty wchodzisz mi, kurwa, 5 sekund, kurwa, się pyta, czy ja płacę, kurwa. I za co, kurwa, ci mam zapłacić? Ty się trzęsiesz, ty jesteś alkoholik, kurwa. Ja się trzęsę, normalnie wyglądam. A tacy to mi rozpierdolili, kurwa, wszystko w Nottingham, kurwa. Leżę tak czy nie? Okay. Także koniec dyskusji, nie wchodzę w żaden układ. Powiedziałeś mi przez telefon, nie piję, nie ćpam, coś mnie oszukał, skończyłem na ulicy i się zlitowałem na tobą. Jestem malarz, ty jesteś dupa, kurwa, nie malarz. Chłopie, jak ty nie potrafisz mi taki kafelek przykleić dla oka, żeby tak wyglądało, to ty nie bierz mi pędzla, bo mi upierdolisz, kurwa. Dobra, jak HDMI. Wszystko, no. Zajebiste. No dobra, chuj, nie dogadaliśmy się, dzięki.